Uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w mysłowickiej dzielnicy Larysz pilnie musieli opuścić szkołę. W wyniku szkód górniczych jej stan techniczny jest na tyle zły, że zagraża bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli. Tak wynika z ekspertyzy, którą na zlecenie władz miasta wykonano w ramach opracowania dokumentacji pod budowę nowej placówki. Wyniki ekspertyzy wpłynęły dzień wcześniej, ale musieliśmy zrobić analizę z służbami technicznymi i ratowniczymi, co robimy dalej. Więc po przeanalizowaniu dokumentów rano powołaliśmy taki mini sztab kryzysowy, czyli wszystkie wydziały techniczne i związane z bezpieczeństwem publicznym, i tam zapadła decyzja o natychmiastowym zamknięciu szkoły. A ta prędzej czy później musiała nastąpić, ponieważ na zły stan techniczny placówki uwagę zwracano od kilkunastu lat. Z najnowszej ekspertyzy wynika, że pochylenie budynku w ostatnich tygodniach powiększyło się na tyle i powiększa sukcesywnie, że stanowi realne zagrożenie. Ponadto szkoła pomimo ogromnych starań kadry zarządzającej już dawno przestała spełniać warunki placówki na miarę XXI wieku. Brakowało na pewno sali gimnastycznej, brakowało porządnej stołówki, kadra wspaniała, dzieci rewelacyjne, otoczenie jest też fantastyczne, tutaj dzieci mogły spędzać długie przerwy w ciepłe dni w parku, bawić się, także brakowało nam najbardziej dużej sali gimnastycznej. Szkoła zamknięta i no myślę, że większość się spodziewała, może nie rodzice tych uczniów z pierwszych klas, bo nie byli to od początku, ale no uważam, że doszło do tego, co każdy w sumie gdzieś tam w środku już myślał o tym wcześniej, że dojdzie. I nowa, długo wyczekiwana przez wszystkich szkoła powstanie, jednak na to trzeba jeszcze chwilę poczekać. Teraz dla blisko 200 uczniów trzeba było pilnie zorganizować nowe, tymczasowe miejsce. Zespół szkolno-przedszkolny nr 3 zostanie przeniesiony do budynku szkoły podstawowej nr 15 przy ulicy Piastów Śląskich, gdzie trwa aranżowanie przestrzeni dla dodatkowej grupy uczniów. Planujemy, że 2 tygodnie będziemy mieli takiej nauki zdalnej. No, co się wydarzy, myślę, oczekujemy, ale myślę, że 2 tygodnie nauki zdalnej i po 2 tygodniach placówka już będzie gotowa, żeby przyjąć uczniów. Wszyscy mamy w perspektywie już to, że to, co dalej się będzie działo, no to będzie tylko dobre i czekamy na to, aż zacznie się nasza szkoła w końcu budować. Przypomnijmy, z powodu szkód górniczych budynek szkoły nie nadaje się do remontu. Mury nie tylko zapadają się, ale powstają wciąż nowe, liczne pęknięcia, a prowizoryczna salka gimnastyczna ostatni remont przechodziła pół wieku temu. Po kilkunastu latach starań i walki o pieniądze na budowę nowej placówki w czerwcu Mysłowice otrzymały rządowe dofinansowanie na ten cel w wysokości 30 milionów złotych. Uczniowie 8 klasy, ja nie wiem w ogóle, czy oni nie haczyli głową o sufit. No naprawdę, jeśli chodzi o stan, brak szatni, dwuzmianowość, jedna toaleta na tyle dzieci, bo naprawdę toaleta jest tylko na parterze. Ta szkoła potrzebowała gruntownych zmian i to nie w kwestii przebudowy, ale dostosowania do warunków XXI wieku. Ona była świetna 150 lat temu. O budowę nowej siedziby walczyły, śmiało można powiedzieć, całe Mysłowice, samorządowcy, rodzice i dyrekcja. Larysz czekał na to 50 ponad lat. Stare plany z lat 60. przewidywały budowę sali gimnastycznej. Ja je odgrzebałam dawno, dawno temu i praktycznie od 2009 już takie prace przygotowawcze, co trzeba zrobić, żeby powstała sala, a później żeby powstała nowa placówka. W styczniu nowego roku ma zostać wbita symboliczna pierwsza łopata. Do końca tego roku ma zostać wyłoniony wykonawca, w październiku zostanie ogłoszony przetarg.